No cześć, Kasia. No hej. Słuchajcie, w końcu nadeszła wiosna i zrobiło się fajnie na dworze, cieplutko, jasno przede wszystkim. No ale to, że jest tu jasno, to nie tylko dlatego, że jest wiosna, ale też dlatego, że mamy okna już dachowe zamontowane. Zobaczcie, to jest spoko. Oczywiście są różne opinie na temat tych okien dachowych, czy nie tylko tych, ogólnie po prostu okien dachowych. I ludzie narzekają na to, że jest to mostek termiczny i tak dalej, i tak dalej. Ale my sobie nie wyobrażamy, żeby mogło być inaczej. Nie wyobrażamy sobie, żeby tu nie było okien dachowych. Mogliście to zobaczyć na poprzednim filmie, fragment. Jak tu próbowałem chodzić i pokazywać po piętrze, co my tu mamy, no to było bardzo, bardzo ciemno. Także teraz was oprowadzimy. No i pokażemy nie tylko okna, ale po prostu jak tutaj na piętrze mamy i co gdzie planujemy zorganizować. Tu jest mój pokój biurowy, 3x3 metry. Malutki pokoik, powiedzmy, tak? Ciekawostką jest to, że tu jest zamontowane okno, powiedzmy, w systemie bezkrokwiowym. Co prawda jest tutaj taka pomocnicza krokiew systemowa do tych okien. Od producenta, ale nie jest to, jak możecie zobaczyć, nie jest to taka krokiew, powiedzmy, chamska, konstrukcyjna od dachu. I no, jest to zrobione głównie dlatego, że tutaj planowane jest po prostu biurko pod tym oknem. No i no, wyższa osoba mogłaby się po prostu uderzać głową, jakby tu była po środku krokiew, gdyby wstawać od biurka. Albo może przeceniam na swój wzrost trochę. Tutaj mamy dwa pokoje, one są prawie symetryczne, prawie, bo idzie tutaj też komin, no i trochę jednego pokoju. Aha, tak. On zajmuje troszkę, no ale powiedzmy, że to są pokoje symetryczne i to jest mój pokój. Tak, to jest pokój Kasi, tu Kasia będzie miała tutaj swój będzie kącik. Biureczko przy oknie, bardzo mi pomoże. Chciałam mieć bardzo biurko przy oknie. Mhm. Tak, pokażmy, jaki będziesz miała widok z okna. Tu widać już, że sąsiedzi się budują. Humus się ściągają, tam kolejny domek, którego nie było jeszcze jakiś czas temu, na pewno na poprzednim filmie go nie było. W pokoju symetrycznym już byliśmy, zaczynaliśmy gdzieś jednego. Tak, tu byliśmy, on jest praktycznie takich samych wymiarów, to co Kasia mówiła, różni się tylko tutaj tą wnęką na szafę, bo po drugiej stronie jest komin, więc ta wnęka jest troszkę mniejsza. Tutaj mamy pierwsze pomieszczenie mokre i warto zaznaczyć, że nie zdecydowaliśmy się na okna plastikowe, tylko drewniane w pomieszczeniach mokrych. Czy to będzie dobry wybór, czy nie, to się okaże. Tak. Tutaj to jest nasza, warto wspomnieć, pralnia. To jest pralnia, tak. Tak. To jest nasza pralnia. Nie zdecydowaliśmy się na te plastikowe okna z tego względu, że one chyba są trochę chłodniejsze niż takie drewniane. Okej. Okay. No i też podobają nam się po prostu. No dobra. Tak. Warto wspomnieć, że będziemy mieli tutaj rekuperację, więc to powinno dużo pomóc. Okej, okay, no to jest faktycznie słuszna uwaga. Rekuperacja, słyszeliśmy, że wysusza strasznie powietrze i tak dalej, więc nie boimy się o te okna jakoś za mocno. O, jest pierwsza mucha w naszym domu. Już chyba ze 14 trzeba. I drugie pomieszczenie mokre na górze. To będzie łazienka. To było łazienka. To drugie już nie pokazuj, bo to drugie już było. Już było, myliło mi się. No dobra. Tu jest nasza sypialnia, tu będzie nasze łóżko. Pod tymi dwoma oknami. Tu z prawej Kasia planuje mieć jakąś toaletkę swoją i tak dalej. Z lewej. Tak, tutaj. Z lewej z kolei jest też wnęka na szafę, dlatego to się, tak jak już kiedyś chyba mówiłem w jednym z filmików, dlatego to może się wydawać, że one nie są po środku, z tego względu, że jak przyjdzie szafa, to wtedy optycznie one będą na środku. No i co? Garderoby nie pokazałaś? No dobra, no to tu jest nasza garderoba. Tam nie ma okna, to jest jedyne pomieszczenie na piętrze, które nie ma okna.
No właściwie nie wiem dlaczego tak nie zrobiliśmy, że nie ma okna. Bo często słońce i UV promienie odbarwiają materiał. Materiał, ciuchy i tak dalej, także... To nie jest taki trudniejszy. A i chyba mi się przypomniało, dlaczego ja nie chciałem. Ja nie chciałem dlatego, że ogólnie na tej ścianie, tu gdzie akurat jest garderoba, tam mamy południe. I ogólnie od tej strony będzie docelowo fotowoltaika i to jest potencjalne miejsce, na którym może mogą sobie jeszcze dodatkowo być panele. Nie będzie przeszkadzało żadne okno i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że będzie to widać. Tak jak wspominałem, tu jest ta nasza garderoba, gdzie nie ma okna, bo na tej połaci będzie docelowo fotowoltaika. Dlatego wszystkie, dosłownie wszystkie rzeczy, które wystają z dachu, tam jest na przykład taka rura od kominków wentylacyjnych, jakieś odpowietrzenie. O, tu widać, jedno, tam było, jak widzicie, jedno i tu jest kawałek dalej, drugi kominek. I to są nawet odpowietrzenia, które są teoretycznie z tej strony będą przychodzić. Godzimy się na to, żeby tak było, że ta rura tam na strychu będzie tak chamsko przechodziła przez po prostu przez stryszek, ale to jest właśnie po to, aby totalnie tą północną, nie północną, południową stronę dachu jak najbardziej no, odciążyć od tego typu wystających elementów. Niedługo będzie odcinek podsumowujący etap SSO. Jak jesteście ciekawi, to żeby nie przegapić odcinka, najlepiej jak sobie zasubskrybujecie nasz kanał. Nie spamujemy, jak widzicie po historii kanału, odcinki pojawiają się nie jakoś regularnie, więc można przegapić. Ale też to jest plus, że nie spamujemy po prostu. No, także zasubskrybujcie, zachęcamy do tego, żeby nie pominąć tego odcinka, który już niedługo, mam nadzieję, nagramy. Z podsumowaniem kosztów, do tego oczywiście też musimy się przygotować. Mamy masę roboty też poza samym przyjeżdżaniem tu na budowę, ale też takie, wiecie, już musimy załatwić ekipy od instalacji i tak dalej, i tak dalej. Więc no, trochę nam to zjada czasu i nie wiemy, kiedy nakręcimy, kiedy będzie czas na to nakręcenie, ale planujemy, że to będzie jakby następny film, to będzie już o tym, czyli o kosztach budowy. Także co? Bądźcie z nami i czekajcie. Do zobaczenia. Tak.